No i do kurniczka teraz. No i ta do kurnika. Przymarzło chyba na tej lodzie. Wsio. Całe zaśnieżone. Do kurnika. Ten starszy kogut je gania. One się boją tam wejść. Dopiero jak ja tu stanę, go odgonię. Chodźcie, no idźcie. Idź. No idź, idź. Tego złotego muszę wpędzić. No idź, idź. No wchodź. Ta kurka coś niewyraźnie wygląda. Czy ona sobie tak leży? Jest jakaś sowiała, koguty jej żyć nie dają. No chodź, chodź. Kolejny taki odcinek. Zimowy, że tak powiem, ale tym razem zaganiania. Widzicie jak goni? No, bandzior. No chodź, chodź, kogucik. Bo cię przyśnieży. No muszę iść za nim, bo to gamoń taki, że no nie wejdzie. Widział, bracia weszli. No już tam, do kurnika. Jeszcze Stasiek gdzieś się ukrywa. Ja nie mam Staśka. Stasio, ty w kurniku powinnaś być. Już. Wyłazi. O jest, widzę go. Kuleje na tą drogę. A tamten bandyta to wykorzystuje. Że jest większy, to go tłucze. No idźcie do kurnika. Nie wyłazić, wchodź ta. Na Staśka może czekacie. Przyśnieżyło was już. No idź złoty. No idziesz, czy nie idziesz, czy pomóc ci? W kopniaka. Na odwagę. No ci już przyśnieżyło je. Całe przykryte śniegu. I się tam przymarzły, jakby nie ja. No idźcie. Staśka, ja tu gdzieś umieszczę koło tych niosek. Się rozepchać, bracie. No, kokurom się nie da. Gdzie ta kurka chuda, chora? No tam poszła. Jeszcze koguty ganiają. Trzeba ją odseparować. To szkoda, no tamte kurniki mam już puste. I, a czego nie pokazałem? No tak szczury odgryzły ostatnio, że całkiem odpadło to kawałek gniazd. No one, jak mówiłem, pójdą stąd, cholerę. Bardziej chcę tą kurkę gdzieś tutaj dać. No ma Stasiek coś z tą nogą. Trzymają tak. No ten pewnie go bił znowu. Choć on już od lata taki biega. No chciał się wojować z większym od siebie. To się ma, on zawsze przez tą siatkę się tłukł. I tak to jest. Zaścielone wodę stawiłem tam bardziej troszkę do tego. Do środka to już nie przymarza mi tak. No i co? No jak widać, ozdobniaczki są. Klamcia sobie siedzi. Wszystkie w jednym kurniku. Tutaj coś narobiły, rozłączyły mi to. Trzeba było znowu te kurze powycierać, znaczy pajęczyny. Co ty, kurka, jak się na to zapatrujesz? Nie, nie, nie można. Nie mowa. Niezbyt rozmowna. Ta kurka mi się nie podoba. Strasznie, ona jakaś taka... Grzebyk jej tak opadł.
Zaraz policzę, czy są wszystkie. 25 sztuk, kogutów dużo, chyba 7 sztuk. Policzymy koguty same. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kogutów. Ze Staśkiem oczywiście. Na kurek wychodzi z 25 sztuk 18 kurek. No ale się przywieszę to swoje anty. Antywskakiwaczkę. Kury tam po prostu nie robiły. Źle to zrobiłem. Ciężko tak zakładać i kamerować telefonem jeszcze. O, może być ok. No, z tamtej strony może nie skoczą, zobaczymy. Żyją sobie tu tak. Od rana, no to powiedzmy, że od godziny 7.30 mają już jasno dosyć. Znaczy dosyć, już jest jasno. Po 7 nawet. No i żarówka się pali od 4 do 20. Tak sobie to ustawiłem. Ta kurka ma coś do powiedzenia. No co, kurka? Ale te koguty ci tam głowę wydziobały. Dranie. No, wszystko jest. Na razie to by było tyle. No taki krótki odcinek zamykania kur. A że śnieg znów pada. Teraz tego tak nie jest w stanie ująć, ale widzieliście na kogutach, że śniegu tutaj ma. Już się stopił. No tamten ma bardziej przyśnieżony kuper. Tak byście siedzieli na tym rozie, jakby nie ja. Dobra, taki króciutki filmiczek, bo dawno nie nagrywałem i tak nie wiem, kiedy ten film się ukaże. Aż już pewnie niedługo. Dzisiaj jest 1 grudnia. Mam jakiś dzień dobry na nagrywanie. Ta kurka zaciekawiona. Zachęcam do odwiedzenia tego mojego fanpage'a, strony na Facebooku, czy jak to się tam nazywa. Obserwowanie, no staram się jak najczęściej dawać, ale czasem nie ma co. No to wiecie, na siłę nie będę byle czego robił. I Stasiek, fryzura ci przymarzła. A cały mokry, bo siedział na polu. Nie wiem, czy po prostu teraz będę je wypuszczał, ale no zobaczę. Może ich nie będę wypuszczał przez parę dni. Przez ten weekend ma padać obficie śnieg. A później z jakieś przymrozki mocniejsze. Przymrozki, no mrozy już. Dobra, wszystko jest ok. No muszę się wziąć za te gniazda, ale to nie ma człowiek czasu. No wystarczy jedną deskę tutaj gdzieś przykręcić i te koszyki poprzykręcać do siebie, ale to pewnie już wam nagram. Dobra, do zobaczenia w następnym odcinku.